Proszę, kolejne pytanie. To ja zacznę od, nie od pytania, tylko od kamyczka do ogródka, tutaj do kolegów, którzy siedzą przede mną z PiS-u. Chcecie szukać ludzi, którzy wydawali wyroki za komuny? To jest pan Piotrowicz w PiS-ie i zacznijcie od niego, nigdzie nie trzeba jechać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Znaczy ja nie, szczerze mówiąc, nie badałem życiorysu pana Piotrowicza, ale chyba był prokuratorem, tak? Tak, tak. Tylko taka drobna uwaga z mojej strony, że jako prokurator nie mógł wydawać wyroków, prawda? Znaczy, no, prawda, brał udział, był częścią systemu, tak? Więc jeżeli mówimy o walce z ludźmi, którzy współtworzyli ten system... Jaki wyrok wydał w tamtych czasach? Jeden wyrok? Jaki był? Wystarczy jeden. Wystarczy jeden. Wystarczy jeden. Koniec. Chciałbym zadać pytanie gościowi. No to trzeba być przygotowanym merytorycznie do programu. Dziękuję. Znaczy ja nie chciałbym być rzecznikiem pana Piotrowicza, to tylko tak z góry. Nie, no oczywiście, ja się w pełni zgadzam w tym, że nie ma co walić na oślep i tutaj i wypowiadać się kategorycznie w stosunku do wszystkich. Ale spróbujmy oczywiście. No. Tak, ja chciałbym wrócić do tematu stosunków Polski z sąsiadami i chciałem się zapytać w takiej kwestii, czy poruszysz taką kwestię tak zwanego soft power, bo tak to się nazywa w stosunkach międzynarodowych. To znaczy takie delikatne naciski, jak chociażby czyni Anglia poprzez wysyłanie swojej rodziny królewskiej w różne miejsca na świecie, ocieplają swój stosunek. I Polska ma takie narzędzia i jednym z takich narzędzi jest rozgłośnia Polskie Radio Lwów. I tutaj mamy do czynienia z podobnym przypadkiem, jak w pomaganiu w jakikolwiek sposób organizacjom polonijnym. Mianowicie od jakiegoś czasu finansowanie polskich mediów, w tym Polskiego Radia Lwów na wschodzie, jest bardzo mocno obcięte i rząd obecnie nam panujący nic z tej kwestii nie zrobił. Poruszył tą kwestię ostatnio poseł Liroy Marzec i chciałem się zapytać ciebie, czy uważasz, że to jest słuszny kierunek, aby właśnie w ten sposób, przez taki soft power, czyli promowanie polskości jako czegoś fajnego, niekoniecznie antyukraińskiego czy antylitewskiego, ale właśnie promowanie Polski na kresach wschodnich jako kraju normalności, gdzie oni mogą tu przyjechać i spokojnie żyć. Pytanie, bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo jeszcze jedna kilka ugrupowań chcę pytać. Ale to pytanie mógłbym odpowiedzieć prosto, że tak, oczywiście uważam, że no, mam wrażenie, że dokładnie to wcześniej mówiłem, czyli szukanie jakiegoś pola porozumienia i tego, żebyśmy mogli coś na tym dla siebie ugrać, czyli chociażby przyjechać tam i ponad wszelkimi podziałami zrobić coś, co będzie korzystne dla obu stron. Nie znam Radia Lwów, także trudno mi się wypowiedzieć, jakie to jest radio, jaką pełni misję. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, kto obcinał fundusze na to radio. Od kilkunastu lat konsekwentnie obydwie ekipy, to znaczy i Platforma, i PiS, bardzo mocno zaniedbują to medium. No musiałbym wiedzieć, jakie to jest radio. Z pewnością podtrzymywanie kultury polskiej za granicą to jest rzecz z pewnością bardzo, bardzo ważna. No, nie chciałbym tu próbować się silić na jakieś wzniosłe wypowiedzi i udawać kogoś, jakiegoś mędrca. Natomiast patrząc na ludzi, którzy jednak no, wznosili się ponad ogół przeciętności, no to jednak bardzo często stwierdzali, że jednak mimo wszystko naród polski bierze się z kultury i trwa dla kultury, więc pomijając taką książeczkę Rogera Scrutona, którą jakiś czas temu miałem w rękach, która miała po prostu tytuł, że kultura jest ważna. Także no, nie trzeba być też jakimś geniuszem, jeśli chodzi o poznawanie polskiej historii, żeby wiedzieć, że jednak mimo wszystko polska kultura była tym cementem, który pozwolił nie rozpłynąć się narodowi polskiemu, mimo że tak wielkie siły były do tego zaangażowane. Przecież chociażby akcja powieści Lalka toczy się w czasach, kiedy odpolaczanie, tak to urzędowo się nazywało w zaborze rosyjskim, jest posunięte do tego etapu, że choćby kogoś próbowali zgwałcić, zamordować, nie wolno mu złożyć jednego słowa wyjaśnienia w tej kwestii po polsku. Za jedno słowo po polsku bito dzieci. To samo zresztą działo się w zaborze niemieckim. Dotyczyło to, nie wiem, no, od używania jednego polskiego słowa po niewydawanie pozwoleń na budowę dla Polaków, prawda? Choć to oczywiście nie jest związane już bardzo z kulturą. Natomiast jeszcze dokładając do tego jeden drobny przykład, no to pacyfikatorzy powstania styczniowego byli oczywiście zwolennikami tego, żeby Polaków wywozić w głąb Rosji na Syberię. Niemniej jednak zaznaczali, że najlepiej Polaków to wywozić tam, gdzie żadnych innych osad ludzkich nie ma, ponieważ jeśli się Polaków wywiezie tam, gdzie są jakieś inne osady ludzkie, to te osady się spolonizują, będą walczyć przeciwko caratowi w jakimś kolejnym powstaniu za chwilę, prawda?